Pomorska Telewizja Narodowa z Gdańska. Jesteśmy w siedzibie OPZZ-u w Warszawie. To jest Biuro Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Ahoj! Pomorska Telewizja Narodowa, witam. Czerwony Korsarz. O, mamy pana Sławomira Izdebskiego, widzę. To bardzo dobrze. To może dwa słowa nam pan powie tutaj do kamery dla Pomorskiej Telewizji Narodowej, panie Sławomirze. To co ja mam wam powiedzieć? To ja się zapytam. Zaraz, zaraz. Dzisiaj mamy spotkanie ruchu społecznego odnośnie wyborów, prawda? Dokładnie. Jaki cel tego spotkania i ile ludzi spodziewa się bać pan na tym spotkaniu dzisiaj przyjedzie? Znaczy, no to zależy od koordynatorów wojewódzkich i koordynatorów okręgów. No ale szacujecie jakieś tam macie szacunek. Jest spotkanie przygotowawcze, mające na celu ustalenie strategii wyborczej, po pierwsze, po drugie system zbierania podpisów na listy wyborcze. No i po trzecie przygotowanie do konwencji wyborczej, pierwszej konwencji wyborczej w miejscowości Borki Kosy koło Siedlec. Kosiedlec? Tak. A dlaczego akurat tam? Tego, o, właśnie. Dlatego, że ja tam się urodziłem, tam się wychowałem, tam mieszkam. I to jest twoje miejsce, gdzie żyjesz. Więc to jest mój taki matecznik, gdzie chciałbym, żeby kampania się, pierwsza konwencja odbyła się właśnie u mnie. Następna konwencja 16 na Wawelu z udziałem Huzarii Konnej. Proszę bardzo. To, czego jeszcze nikt nie wymyślił, myślę, i będzie to no, takie rozpoczęcie kampanii, to już oficjalne rozpoczęcie kampanii. Czyli to pójdzie już do mediów normalnie, tak, wszystko będzie leciało. Wszystko pójdzie do mediów, dzisiaj też jest konferencja prasowa. Czyli będzie konferencja prasowa po tym dokładnie spotkaniu, przewidujecie. No tak, ja myślę, że nie tylko Huzarzy, bo i Bractwo Pirackie z Nadmorza Rzeczpospolitej Polskiej też będzie brało udział w tym Krakowie, a przyjedziemy też tam, gdzie żyjesz i mieszkasz, Sławomirze. No ja też jestem z Sławomir, jak wiesz. No i myślę, że sukces w naszych wyborach będzie no, opierany właściwie. Ma być sukces, chcemy wygrać, okay. Mamy rozwalić ten system, który jest, jaki jest. Dokładnie. Dosyć już tych samych twarzy w polityce, bo ciągle ci sami występują, prawda? Tak. Dobrze, a powiedz mi jeszcze coś więcej na temat genezy. Jak powstał ten ruch społeczny i się zarejestrowaliście? Skąd to się wzięło? Znaczy, ruch społeczny został powołany w drodze uchwały rolniczego OPZZ. Kiedy to było? A to było tuż po wyborach prezydenckich, nie, tydzień przed wyborami prezydenckimi. Rozumiem, tak. Gdzie właśnie miał być to ruch stworzony wspólnie z Pawłem Kukizem, no niestety drogi z Kukizem się rozeszły. A z powodu jakiego? No to znaczy trzeba było Pawła zapytać o to. Czyli Pawłowi nie pasowało? Pawłowi nie pasowały ruchy typu właśnie OPZZ i wiele zresztą innych ruchów, które wsparły go w wyborach parlamentarnych. Niestety pozbył się tych ruchów, odszedł, poszedł inną drogą. Wszystko wskazuje na to, że opiera się na drugim garniturze Platformy Obywatelskiej. No, no przecież on wyszedł z tej platformy, kiedyś był w niej i schetyna tego kumpel, a z tego co wiem to i słyszałem, to po prostu Kukiz robi taką krecią robotę, bo można powiedzieć, jak pamiętam jeszcze, ja zakładałem Ruch Oburzonych na Stoczni Gdańskiej, kiedy był Duda, Piotr i był Kukiz, prawda? Potem też się pokłócił z Piotrem Dudą, oczywiście, też mu nie pasowało coś. I Piotr powiedział, że on nie wie, bo mu ręki nie chciał podawać. Generalnie tu są jakieś personalne animozje, a mi się wydaje, że Kukiz to on bardziej gra na siebie, bo on nie potrafi drużynowo grać i dlatego jest ten problem. Brak problemu, jego problem jest taki, że on nie potrafi zespołu tworzyć, tylko on chce co chwilę coś zmienia konie, bo myśli, że mu pójdzie lepiej z innymi, a niestety trzeba szanować ludzi. Zgadzasz się ze mną, Sławomirze? Tak jest. Trzeba szanować ludzi. Jak ktoś dla ciebie coś robi, to trzeba dla niego też wzajemnie coś dobra robić. Dziękujemy. Musimy się przygotować. Proszę bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, no odwiedziliśmy siedzibę OPZZ-u rolników, jak to jest dokładnie? Organizacji rolniczych. Po prostu i będziemy jednocześnie mieli siedzibę Ruchu Społecznego. I Ruchu Społecznego, też tutaj jest szef, sztab tutaj jest, proszę bardzo, Ruch Społeczny RP. I to jest właśnie to. Ja jestem akurat przedstawicielem tego ruchu w województwie pomorskim, Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa. Dziękuję. Dziękuję.